Moje uszanowanie, dajcie się zabrać na magiczną, fleszową podróż. Dziś m.in. o remasterach kultowych RTS-ów Blizzarda, ratowaniu starych gier, strajkach w Microsoftcie i Philu Spencerze, również Microsoftu, mówiącym, że jest dobrze, dobrze chłopaki robią, wszystko jest w porządku. Zostańcie z nami. Liczyliście na powrót marki Gry o Tron w gamingowym wydaniu? No to właśnie zaprezentowano pierwszy zwiastun Game of Thrones King's Road, tworzonego przez Netmarble. Na ten moment wiemy, że produkcja zmierza zarówno na PC-ty, jak i urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS i planowo ma trafić w nasze ręce w 2025 roku. King's Road będzie trzecioosobową grą RPG akcji z otwartym światem, która pokaże wydarzenia z pomiędzy 4. i 5. sezonu serialu i zabierze nas na mroźną północ w okolice Muru oraz Winterfell. Twórcy mają postarać się o zgodność nie tylko z serią telewizyjną, ale też z książkowym pierwowzorem. Projekt rzekomo powstaje w oparciu o technologię Unreal Engine 5. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. Szef działu gier Microsoftu, Phil Spencer, podzielił się swoimi planami na przyszłość. Firma zamierza nadal docierać do jak najszerszej liczby graczy, niezależnie od platformy. Spencer stwierdził, że biznes Xboxa nigdy nie był zdrowszy i pełen nadziei patrzy na 2025 rok, mimo trudności, jakie pojawiły się w ostatnich miesiącach. W planach jest dalsze wydawanie gier na wszystkie platformy, włączając w to PlayStation oraz Nintendo Switch. Pojawiła się też wzmianka o stworzeniu własnego urządzenia przenośnego. Spencer przekazał, że Microsoft pracuje aktualnie nad prototypami i rozważa następne działania. Nie ma co się jednak nastawiać na rychłą premierę, gdyż jego zdaniem takie urządzenie jest kwestią raczej kilku lat. Szef działu gier odniósł się również do tematu kolejnych przejęć. Po głośnym wykupieniu Activision Blizzard firma zamierza obecnie wstrzymać się z podobnymi działaniami. Wczoraj miał miejsce pokaz Blizzarda świętujący 30-lecie marki Warcraft, w ramach którego poznaliśmy m.in. szczegóły dotyczące przyszłości World of Warcraft. Dowiedzieliśmy się, że niebawem gracze World of Warcraft będą mogli kupić w grze własny dom i urządzić go zgodnie ze swoim gustem. Funkcja Player Housing ma być częścią rozszerzenia World of Warcraft Midnight, mającego zadebiutować latem 2025 roku. Dodatek World of Warcraft The War Within dostanie w przyszłym roku patch Undermined z zawartością skupioną na goblinach i ich stolicy, pod kopalni. W jego skład wejdzie drugi sezon, dwie nowe głębiny, z angielskiego Delve, jedne podziemia, naziemny wierzchowiec do szybszego przemieszczania się oraz świeży rajd z 8 bossami. Z kolei tej zimy możemy się spodziewać aktualizacji Siren Isle, która zapełni graczom tytułową wyspę z questami i nową opowieścią. Dodatkowo poinformowano, że wiosną 2025 roku w wersji Classic zadebiutuje lubiany przez wielu graczy dodatek Mists of Pandaria. W ramach wspomnianego przed chwilą wydarzenia z okazji 30-lecia marki Warcraft gracze otrzymali także zapowiedź remasterów dwóch pierwszych odsłon Warcrafta. Co więcej, obie produkcje już teraz są dostępne. Oba tytuły otrzymały odświeżoną grafikę oraz możliwość przełączania się między nową a starą oprawą wizualną. Warcraft 2 zawiera również tryb wieloosobowy, a wszystkie starsze mapy niestandardowe są kompatybilne i w pełni grywalne. Okazało się również, że fatalnie przyjęty Warcraft 3 Reforged doczekał się wersji 2.0, która usprawnia grafikę, a przede wszystkim pozwala na wybranie tej oryginalnej i to z lepszą rozdzielczością, a także na dostosowanie niektórych elementów interfejsu użytkownika we wszystkich trzech wariantach graficznych. Firma CD Projekt ogłosiła inicjatywę GOG Preservation Program. Głównym celem projektu jest dostosowanie starszych i porzuconych dzieł pod nowoczesne systemy, zapewniając im tym samym wsparcie techniczne. Obecnie programem objęto 100 gier, lecz nie jest to ostateczna liczba. Nasza rodzima firma wspiera aktualnie taką kultową pozycję jak Heroes of Might and Magic 3, która dziś otrzymała kolejną łatkę. Przeglądając propozycje dostępne w serwisie GOG, możecie trafić na oznaczenie Good Old Games, będące pod potwierdzeniem wsparcia technicznego dla danej gry. Warto podkreślić, że zespół specjalistów wprowadza konkretną produkcję do programu po przeprowadzeniu testów jakości. Dopiero po ich pozytywnym przebiegu gra może zostać zakwalifikowana do inicjatywy. Dokładnie 10 lat temu swoją premierę miał polski hit This War of Mine. Produkcja inspirowana autentycznymi wydarzeniami i ukazująca wojnę z perspektywy cywili została doceniona na całym świecie, dlatego z okazji 10-lecia po raz kolejny twórcy chcą wykorzystać wpływy gry do niesienia pomocy innym. This War of Mine otrzyma nowy dodatek zatytułowany Forget Celebrations, w ramach którego powrócimy do rozdartego wojną Pogoren, aby śledzić historię Kati, doświadczonej korespondentki wojennej. Podczas tworzenia książki
o realiach wojny, atak rakietowy zniszczy nasz dom, a my będziemy musieli walczyć o przetrwanie i odzyskanie stworzonych do tej pory materiałów. Co jednak najważniejsze, cały dochód z dodatku zostanie przekazany na wsparcie partnerów charytatywnych studia, takich jak War Child, Amnesty International, Liberty Ukraine Foundation oraz Indie Games Poland. Do Counter-Strike'a 2 właśnie przywrócono ikoniczną dla całej serii mapę. Mowa o Train, której jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych map w historii CS-a. Gracze musieli pogodzić się z tym, że wraz z premierą nowej odsłony CS-a Train zniknął z puli dostępnych map, ale po ponad roku od debiutu gry w końcu można się już na niej bawić. Mapa została w całości odświeżona wizualnie, a także wprowadzono tu zmiany w jej układzie. To oczywiście nie jedyna nowość, która zawitała w aktualizacji. Valve usunęło 4 mapy społecznościowe i zastąpiło je jednak 4 innymi. Basalt i Edin pojawiły się w trybach rankingowych, nierankingowych oraz deathmatch, natomiast Palais oraz Whistle dostępne są w trybie skrzydłowy. Drobnych poprawek doczekały się również Ancient, Italy i Mirage, a do tego całkiem sporo zmian otrzymał Overpass. Co ciekawe, na odświeżonym Train możemy znaleźć tablicę z rozkładem jazdy, gdzie rozpisano następne przystanki. Są to Coastline, Castle, Warehouse oraz Bank, które według graczy zwiastują nadejście takich map jak Lake, Ptaskan, Cobblestone, Assault oraz oczywiście Bank. Weterani BioWare cały czas pracują nad swoim najnowszym dziełem, jakim jest kosmiczny RPG Exodus. Twórcy regularnie informują nas o przebiegu prac, a najnowsze wideo opublikowane zostało wczoraj. Głównym bohaterem gry będzie Jun, a gracze otrzymają możliwość personalizacji jego wyglądu. Podobnie jak Shepard, będzie on miał własną osobowość, co odróżni go chociażby od pustego protagonisty ze Skyrima. Dowiedzieliśmy się też, że nie wszystkie zadania w grze będą uwzględniały wybory wynikające z dylatacji czasu. Mimo to każda decyzja będzie miała podobno znaczenie. Otrzymaliśmy też zapewnienie, że rozwój gry idzie naprawdę dobrze, ale twórcy nie mogą jeszcze podzielić się datą publikacji zwiastuna z rozgrywką. Potwierdzili jednak, że takowa istnieje, czekamy więc z niecierpliwością. Microsoft musi mierzyć się z kolejnym strajkiem, tym razem pracowników ZeniMax Media, które w swoim składzie posiada takich deweloperów jak Bethesda czy Arkane Studios. Setki osób należących do Związku Zawodowego Communication Workers of America strajkowały wczoraj od godziny 10 do 18 czasu lokalnego w stanie Maryland oraz Texas, gdzie mieszczą się biura ZeniMax. Protestujący domagają się, aby władze Microsoftu spotkały się z przedstawicielami pracowników i uregulowały kwestie pracy zdalnej oraz outsourcingu. Strajkujący zarzucają gigantowi z Redmond niepotrzebne zlecanie testów jakości zewnętrznym firmom oraz ograniczenie pracy zdalnej. Przez owe kontrowersyjne decyzje firmy zatrudnieni obawiają się utraty pracy, a wydarzenia takie jak niedawne zamknięcie Arkane Austin jedynie potęguje ich lęk. Póki co Microsoft nie zajął oficjalnego stanowiska w tej sytuacji. Riot benefits. Say less. To by było tyle na dziś, a ja zostawię Was z pytaniem, jak nazywa się foka bez oka? Odpowiedzi ślijcie proszę w listach oraz opcjonalnie piszcie w komentarzach. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Aloha.